Cześć! Cześć! Witajcie w kolejnej odsłonie Hardscape Evening. Przed nami kolejny pracowity dzień oraz wieczór, zwieńczony aranżacją Marcina. Powiedz Marcin, jaki masz plan na ten zbiornik? Ambitny, jak zawsze. Stworzę aranżację opartą na materiałach Rotala, kamieniach Dragonstone i korzeniach Redmore Wood, ale w innej odsłonie niż zazwyczaj. Oglądajcie nas! To co? Zaczynamy!
Część aranżacyjną mamy już za sobą. Hardscape gotowy. Ciekawi mnie bardzo, Marcin, jakie gatunki roślin przewidziałeś do tego akwarium? Widziałam też, że zastosowałeś dwie wersje podłoża Maflora. Do tej aranżacji przewidziałem rośliny łodygowe, również epifityczne. Łodygowe będą czerwone. Są to rośliny bardziej wymagające, dlatego na dno zastosowałem podłoże Rotala Maflora Intense. Górę przykryłem wersją Light, aby podłoże nie oddawało tyle pierwiastków do słupa wody. Ja osobiście nie mogę się już doczekać efektu końcowego, dlatego myślę, że powinniśmy przystąpić do obsadzania zbiornika, a Was zaprosić na kolejny odcinek. To co? Działamy! Działamy! Cześć. Witajcie w kolejnej odsłonie. A, czekaj, miałem powiedzieć cześć. Dobra. Zaspałem. Tak, piaseczek zawsze wyglądał w takim stanie, nigdy się nie mieszał z podłożem aktywnym. Bez granulek. Bajka by była. Za mnie spojrzysz? Dobra, teraz na mnie. Teraz kolejne jest to, co mówiłem Pawłowi. Położysz raz korzeń, jest patrzę, jest zajebiście. Weźmie go, obróci, ja mówię, ja bym go nie uszał, nie? Obróci go, położy, inaczej jest jeszcze lepiej. Czyli jaki jest tego wniosek? Że trzeba obracać.